Monika Andrzej, czek, dzień dobry. Jutro jeszcze ciepło, ale będzie mocno wiało i to w całym kraju. W nocy wiatr w porywach do 60 km na godzinę na wschodzie i południu, a nad ranem już w każdym regionie. Na południowym wschodzie porywy do 75 km na godzinę, w górach nawet powyżej 150. To jeszcze noc bez mrozu, najcieplej na południu 8-9 stopni, na północy 3-4 stopnie i tylko tam spadnie niewielki deszcz. czy Popada też w Karpatach. Jutro większa część kraju bez opadu. W wielu miejscach nawet zobaczymy słońce. Natomiast słaby deszcz popada na południowym wschodzie, a także na pomorzu i ziemi lubuskiej. Przyczynami miejscami deszcz będzie się mieszać ze śniegiem, bo z północnego zachodu zacznie docierać chłodniejsze powietrze. Poza tym ciepło jak na grudzień. Ale wietrznie, niemal wszędzie w porywach do 65 km na godzinę, a w górach do 120. Ciśnienie powoli zacznie rosnąć. W środę więcej słońca, ale wszędzie już chłodniej, od 2 do 5 stopni. Wiatr zdecydowanie osłabnie, tylko nad morzem będzie dość silny i tuż przy zachodniej granicy. Na krańcach południowo-wschodnich może padać słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem. W czwartek więcej chmur, w wielu miejscach spadnie deszcz, lokalnie na północy deszcz ze śniegiem albo marznący deszcz. Te opady nie zdążą dotrzeć nad południowo-wschodnie regiony. Za to w piątek popada właśnie na Podkarpaciu, a w innych miejscach powinno być pogodniej. Do zobaczenia!